Mówiliśmy już przy nożach składanych o sposobach przenoszenia, czyli o tych klipsach. Natomiast przy nożach z głownią stałą też dosyć istotny jest właśnie sposób przenoszenia. Obecnie noże z głownią stałą także możemy przenosić ze sobą. Są różne modele, różnej wielkości. Tak na przykład jak w tym wypadku, proszę spojrzeć, mały nóż z głownią stałą jest przypięty do pasa za pomocą takiego zapięcia, tak zwanego teklok. Pochwa wykonana z tworzywa sztucznego pozwala przenosić wygodnie ten nożyk zawsze ze sobą i zabezpiecza go przed wypadnięciem. W dzisiejszych czasach odchodzi się już od skóry, coraz mniej wykonuje się pochew skórzanych, natomiast właśnie królują takie tworzywa sztuczne. To jest tak zwany kydex, to jest inny model kydexu, inny rodzaj, natomiast pochwa jest zbudowana na takiej samej zasadzie, czyli nie ma żadnego zapięcia. Nóż trzyma tylko takie sprężyste ujście do pochwy, ściśnięte. Jest to materiał termokurczliwy, jest to wszystko robione pod wpływem ciepła. Trzyma nam ten nóż przed wypadnięciem. Są różne rodzaje takich pochew tworzyw sztucznych. Mniejsze, większe, zależy od noża. Pochwy wykonuje się także z materiałów takich nylonowych, z kordury na przykład. W tym wypadku pochwa jest wykonana z kordury. Wewnątrz jest wkładka tworzywowa, nóż, która zabezpiecza pochwę przed przecięciem. Nóż jest trzymany za pomocą takiego zapięcia. Nożyk można sobie przytroczyć, przenosić. Istotne jest to właśnie, że różne noże różnią się oprócz tego, że wielkością, także sposobem przenoszenia, czyli tą pochwą. Noże składane, trzeba do tego jeszcze wrócić, też mogą mieć jakąś pochewkę. Tu w tym wypadku robiona ręcznie przez takiego tak zwanego makera, który wykonał tą pochewkę typowo do noża składanego. Wtedy ten nóż nie jest przenoszony w kieszeni, gdy jesteśmy na przykład w garniturze. Nóż nie obciąża kieszeni, natomiast jest przenoszony na pasie. Tworzywo kydex, które tutaj omawialiśmy przy tych nożach z głownią stałą, może być wykorzystane także, żeby zrobić pochewkę do noża składanego, którego wygodnie będziemy mogli przenosić na przykład na szyi. W ten sposób mam nóż na przykład na rybach, nie wiem, na spływie kajakowym, jak potrzebuję jakiego narzędzia. Nóż mam zawsze wysoko, ponad wodą czy ponad jakimiś tam przedmiotami. Mogę go sobie trzymać wygodnie i zawsze jest szybko dostępny, a nie obciąża tak samo mi kieszenie. Jest to tak zwany neck, czyli nóż do noszenia na szyi. W tym wypadku oczywiście jest to nóż składany, natomiast jeśli chodzi o samo pojęcie neck, jest to na przykład taki nóż z głownią stałą, ale w tym wypadku przeznaczony do noszenia na szyi. O, proszę. Jeśli bym był na przykład w woderach, czy jakimś tam wędkarzem, rybakiem, to mogę sobie spokojnie wykonywać jakieś prace delikatnie, nie sięgając do żadnej kieszeni, czy do żadnego oporządzenia. Natomiast nóż mam zawsze przy sobie. Każdy nóż wykonany jest ze stali. Mamy różne rodzaje stali. Generalnie możemy je podzielić na węglowe i stale nierdzewne. Jest to taki najprostszy podział, uznawany za dosyć nawet dobry, chociaż zazębiają się między sobą te podziały. Ale dla każdego będzie dobrze, jeśli będziemy po prostu mieć takie dwa tylko podziały stałe, stale węglowe i stale nierdzewne. Stale węglowe to są stale, które mają w sobie dużą zawartość węgla, przez to są poddatne na korozję. Najczęściej pokrywane jakimiś powłokami, żeby nie korodować, nie rdzewieć. Natomiast mają bardzo dobrą zaletę, że są tanie, jeśli wtedy ten przekłada się to też na cenę noża, i bardzo wytrzymałe. Generalnie wykorzystywane są na noże nieskładane, na duże noże jakieś przetrwania terenowe, gdzie możemy pozwolić sobie, żeby ten nóż był w terenie, bo stal taka, na przykład na tym przykładzie tego noża, stal węglowa, bardzo szybko, nie pokryta żadną powłoką, bardzo szybko może się pokryć jakimiś częściami rdzy, na przykład jakichś od soków, jak będziemy cieli cytrynę, czy będziemy na przykład nawet naszego potu. Może się po prostu pokryć jakimś takim kolorkiem trochę innym, może to wyglądać no, nieestetycznie. Dlatego nie jest to wykorzystywana stal na noże składane, dlatego że ten nóż zawsze mamy przy sobie, wykonujemy dużo pracy codziennie i nie zawsze mamy czas wyczyścić ten nóż, więc na przykład na wieczór ten nóż składany mógłby być już taki trochę rdzawy i nie byłoby to estetyczne. Stale nierdzewne przede wszystkim charakteryzują się tym, że dłużej trzymają ostrość, są wytrzymalsze, jeśli chodzi o samą krawędź tnącą, i no, przede wszystkim są też nierdzewne. To jest ich największa zaleta, dlatego nie trzeba ich pokrywać żadnymi powłokami, są bardzo ładne.
Nazwy takich stali nierdzewnych to na przykład 440C, czy jej japoński odpowiednik AUS 8. Każdy producent zawsze podaje z jakiej stali. Takich tabelek znajdziemy mnóstwo chociażby w internecie, czy w jakichś takich popularnych broszurach, gdzie jest dokładnie podzielone z jakiej jest stali jaki nóż. Warto tylko zwrócić uwagę, żeby w przypadku zakupu jakiegoś noża kupować tą stal troszkę z tej wyższej półki. Najniżej, na jaką możemy sobie pozwolić stal, to jest właśnie 440C lub AUS 8. Te stale takie tańsze, stale prostsze, stale nierdzewne, 4 serii 420, używane przez niektórych producentów i tych producentów z Dalekiego Wschodu, są stalami miękkimi, są stalami, które nie będą trzymały długo ostrości, są stalami, które po prostu, no będziemy się na nich często, będziemy zawiedzeni tym, jaką prezentują swoją ostrość. Oprócz podstawowego podziału na stale nierdzewne i węglowe, czasem zdarzają się noże wykonane ze stali, w tym wypadku na przykład proszkowej. Jest to stal używana na noże z wyższej półki, w tym wypadku jest to stal S30V. Ta stal proszkowa charakteryzuje się tym, że jest bardzo wytrzymała na stępienie, czyli dosyć długo trzyma ostrze, trzyma po prostu tą krawędź ostrą. Natomiast no, jej jedną wadą jest to, że właśnie, że jest droga, a czasem może być krucha. Także między tymi stalami nierdzewnymi i stalami węglowymi może się pojawić stal taka szybko tnąca maszynowa, w tym wypadku na przykład D2, zdarza się także stal M2. Są to stale, które charakteryzują się odpornością stali węglowych, ale są nierdzewne. Jeśli rozmawiamy o stalach, warto też zwrócić uwagę na tak zwane laminaty. Są to noże, które są wykonane z kilku rodzajów stali. Tak były wykonywane dawno temu katany japońskie, czyli po prostu tak zwany damast to był, skuwany kawałek stali z kilkunastu tysięcy czy kilkuset warstw stali. W tym wypadku na przykład mamy dwa kawałki, mamy dokładnie trzyczęściowy laminat, czyli dwie stale, w tym rdzenie jest wykonany ze stali twardej, która nam wychodzi później na krawędź tnącą i powoduje tu, że ta stal jest, że ta krawędź tnąca jest wytrzymała, długo trzyma twardość, długo trzyma ostrość. Natomiast z zewnątrz jest stal miękka, która powoduje, że cały nóż jest wytrzymały na wszelkie naprężenia, na pracę, na jakieś tam uderzenia. Te laminaty mogą być kilkuczęściowe, trzyczęściowe, zależy po prostu od modelu, ale warto pamiętać o czymś takim, że coś takiego istnieje.